우리들의 사랑만은 변치 마잔다. I actually just think about it as a creative project with people. I don't really have like a category in my mind about who is there. Not that I don't have it in my mind, like aware of it, because it's important to understand context and what you are stepping into. I think that's very, very important. But when I'm in the room, it's not really at the forefront of what I'm thinking about. Dla nas to było zaskakujące, że oni bardzo w ten proces łatwo wchodzili, mimo że rozmawiając z ich wychowawczyniami, z ich nauczycielami, nauczycielkami, oni mówili, że ten proces nie jest łatwy, że to, co robimy, jest dla nich bardzo wymagające. Myśmy tego nie widziały, myśmy widziały, że oni się bardzo dobrze bawią przy tym. Dużo tych osób mówiło później wychowawczyniom, że się bardzo wstydziło, ale cieszyło się, że to się udało. Więc myślę, że ten proces był wymagający, ale też był taką właśnie cały czas przechodzeniem z rzeczy, właśnie tak jak mówiłyśmy później, że to jest taki ocean rzeczy znanych i nieznanych. I cały czas przechodziłyśmy z tego, co było znane, do tego, co jest nieznane i nowe dla nich. Czyli wszyscy mówią samotna, w tym czasie Karolina gra na dzwonkach, a chłopaki co mówią? Latarnia morska. Bardzo dobrze. Dobra. I really, really like them. I have loved playing with them. I'm so excited about sharing tomorrow. And I'm really excited about seeing them with like glitter on their faces and being in the ocean with them and like just in the process of revisiting what we've done over the past 3 weeks. Byłam w wakacje nad młodziem w Stegnie i nad bielą musiarki i kamienie. Pogadają, a możemy tak. Ładne. A ty często wracasz do tego morza, chyba tam było strasznie fajnie, nie? Tak. Ja też lubię morze. Ty też lubisz morze? Ja też mam morze. A, the Alexi. Myśmy cały czas w procesie były ciekawe tej grupy. Jacy oni są, co ich interesuje, co oni lubią. Cały czas chciałyśmy ich poznawać. I wtedy nawet nie myśląc jeszcze o dźwięku, pomyślałyśmy, może coś, co przyniosą, dużo nam powie o nich. Więc każdy miał takie zadanie, żeby przynieść ze swojego domu taki ukochany przedmiot, który jest nam bardzo, dla nas bardzo ważny i drogi. I dla nas to był ten moment zobaczenia, jak oni biorą swój przedmiot, jak o nim opowiadają. To był taki chyba najbardziej intymny moment w ciągu całego projektu. I też zauważyliśmy, że te wszystkie rzeczy wydają dźwięki, albo my wydajemy dźwięki, biorąc te rzeczy do rąk. I myślałyśmy o tym, jak je wykorzystać, tworząc taki dźwiękowy pejzaż. Because with them, these people that I'm working with these 3 weeks, it's really not about the language. Because they are also at different levels of communication and
I'm at a different level of communication. And so actually where I feel the most connected with them has been when I'm playing with them and like just with them in an improvisatory space, because there's just this. And then you're already talking. A my razem z nim. Na tym więc zakończymy naszą opowieść, ale jeśli jesteście ciekawi, co było dalej, to powiem wam. Kajetan odjechał na syntezatorze. Kacper odfrunął na grzbiecie mewry. Julia poszła na imprezę w swoim nowo zrobionym makijażu. Daria zanurkowała w morzu. Mateusz schował się w piosence, a w dzwonkach schowała się Karolina. Asia dalej walczyła na morzu, a Agnieszka bębniła u jej boku. Klaudia i Jędrzej śmiali się do rozpuku. Weronika tańczyła na pierwszym śniegu, tam, gdzie Krystian rozkruszył piłką pierwszy lód. Sylwia spoglądała przez okno na ocean. Magda i Dakie pożegnały się w piątek. I kto wie, co wydarzyło się później. Kutia, długo Ali, chodził. Kutia, kiocia. Oj, ho, i raz, hej, ho, i dwa. Nasza łódź płynie w dal.